question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Siemanko moi drodzy, z Faku z tej strony od Zero do Crossfitera, witam was na kanale. W kolejnym odcinku, tym razem openowym odcinku, na tapetę bierzemy 3 treningi openowe Open Workout 2022. Zapraszam. Jeżeli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie, wciśnijcie ten dzwoneczek, a nie ominie was żaden nowy materiał nagrywany przeze mnie. Open CrossFit Workout 2022 zostało już skończone. Wiem, co sobie myślicie, nie trzeba panikować. Jeśli nie jesteście tak jak ja w tym 1% osób, które jest na tyle sprawne, że może dostać się na CrossFit Gamesy, nie musicie się tym martwić, że już jest po Openie. Te treningi robicie tak czy siak dla siebie. Jest to sprawdzenie własnych możliwości. Można po latach do tego treningu wrócić po to, żeby sprawdzić siebie, czy poziom fitnessu, który prezentujecie, jest na ścieżce wschodzącej w górę, czy jest na opadającej, i odnośnie tego można majstrować przy swoim treningu, można coś z tym treningiem zmienić, ok? Poniżej przedstawię wam 3 treningi crossfitowe, openowe. W dzisiejszym materiale pokażę wam, jak ja przygotowałem się do pierwszego treningu i jak mi poszło w tym pierwszym treningu. Postaram się też zaprezentować moją rozgrzewkę po to, aby nie doznać kontuzji, po to, aby dobrze dogrzać mięśnie, po to, żeby doprowadzić układ sercowo-oddechowy do tego, żeby możliwie najlepsze rezultaty osiągnąć. No i moi drodzy, spójrzcie na ten trening, który wyświetlę tutaj 22.1. Na papierze to zawsze wygląda na łatwy trening. Połączenie 3 ćwiczeń, wejścia na ścianę, rwanie hantla i przeskoki przez skrzynię. Niby 3 proste ruchy, ale w połączeniu funkcjonalność tych ruchów powoduje, że już po 5 minutach pojawia się w waszym organizmie ogromne zmęczenie. A gdzie tu jeszcze kolejne 10 minut? Bo cały trening 15-minutowy i staracie się zrobić jak najwięcej rund. Nie gadając więcej, zabieramy się do akcji. Ja poopowiadam o tym treningu. Wy na niego popatrzycie. Zapraszam was do materiału filmowego. Moi drodzy, zaczynamy zabawę. 2000 metrów na rowerze na czas na pewno rozgrzeje nasze nogi, spowoduje, że serce podniesie się do fajnego poziomu i przygotuje nas na dalsze ćwiczenia. Po takiej szybkiej rozgrzewce płynnie przechodzimy do pracy nad mobilizacją. To jest kilka ćwiczeń, które moim zdaniem powinniście zrobić przed podejściem do tego treningu. Kilka rozciągań w leżeniu na plecach, kilka rozciągań w leżeniu na brzuchu, zwiększenie zakresów ruchu. Trochę można popracować nad powięzią, żeby te mięśnie były troszkę bardziej podatne na rozciąganie, troszkę popracować nad rotacją w stawie ramiennym, nad rotacją w barku, po to, żeby ten bark był dobrze dogrzany, szczególnie do tych ćwiczeń, które nastąpią za chwilę, czyli do wchodzenia na ścianę, żeby tam nie doszło do żadnej kontuzji, a jak już coś nieciekawego się wydarzy, to na pewno ta rozgrzewka i ta mobilizacja wszystkim przed jakąś większą kontuzją. No i tak moi drodzy, po porządnej mobilizacji i rozciąganiu przychodzi drugi trening, drugie podniesienie serca po to, żeby przygotować ten układ sercowo-mięśniowy do maksymalnego wysiłku, który za chwilę nastąpi w treningu openowym. Ja wybrałem na tapetę
1000 metrów na wioślarzu w możliwie jak najszybszym czasie. Dlaczego to wybrałem? Ponieważ wioślarz daje podobny stymulus do tego, co będzie się działo za chwilę, czyli do przeskoków przez skrzynię oraz rywania hantli. Myślę, że 1000 metrów to jest naprawdę fajny stymulus po to, żeby serducho mocno popracowało i za chwilkę dzięki temu ciało osiągnie większe rezultaty w treningu openowym. Muszę przyznać, nie było łatwo na tym wioślarzu, ale mój czas uzyskany 3 minuty 39 sekund. Bardzo fajny wynik. Serducho dogrzane, możemy jeszcze trochę zadbać o te stawy, szczególnie stawy barkowe, które są stawami kulistymi, więc lubią rotację. Więc zanim zrobimy openowy trening, popatrzcie na te ćwiczenia, które Wam tutaj prezentuję. Jest to wyciskanie hantli, ale z uzyskaniem pełnej rotacji, pełnego zakresu ruchu w stawie, z podchwytu do nachwytu w końcowej fazie wyprostu ręki. Bardzo fajne ćwiczenie rozgrzewające i naoliwiające nasze stawy. Myślę, że warto spróbować tego rodzaju ćwiczenia przed treningiem właściwym. Pozostało przygotować miejsce, wymierzyć odległość do wall walków, tak jak widzicie teraz na ekranie. Wziąć ciężar, przygotować, zrobić kilka przykładowych ruchów po to, żeby wiedzieć, czego ciało może się spodziewać w tym 15-minutowym treningu. Ciężar dla facetów, przypominam, to jest 22,5 kg, wyższa skrzynia, natomiast ciężar dla kobiet jest to 15 kg oraz niższa skrzynia na przeskoki. Upewnijcie się, że macie dobrze przygotowane miejsce, że wszystko jest blisko siebie po to, żeby łatwość tranzycji, łatwość przejścia z ćwiczenia do ćwiczenia pozwoliła nam osiągnąć możliwie najlepszą ilość powtórzeń w tym 15-minutowym treningu. No i tak, crossfitowcy, po takiej rozgrzewce nastąpiła ta minuta, podchodzimy do treningu 21.1 właśnie w tym momencie. No, God! No, God, please, no! 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 Na spokojnie, pamiętajcie, żeby się nie denerwować. Jest to 15 minut treningu. Popatrzcie na ekranie, jak ja się zmagam z tym treningiem. Taka moja podpowiedź, jeżeli chodzi o treningi na czas. Starajcie się nie zacząć za mocno, żeby nie zużyć całej energii na początku treningu, bo nie będziecie w stanie się zregenerować z powtórzenia na powtórzenie. Zacznijcie spokojnie, a w miarę możliwości, jak będziecie widzieli, że jest bliżej ku końcowi treningu, wtedy będziecie mogli w końcówce, ostatnie 2-3 minuty, delikatnie dodać gazu i uzyskać bardzo, bardzo, bardzo fajny wynik w końcówce. Mój wynik myślę, że oscyluje gdzieś w granicach 8 pełnych rund. Oczywiście byłem sam, nikt nie liczył mi powtórzeń, więc po pierwsze mogłem się pomylić, po drugie trochę czasu mi zajmowało zapisywanie kredą na ziemi pełnych powtórzeń, ale prawie pełne 8 rund zostało wykonanych. Myślę, że gdybym był skoczowany i sędziowany przez kogoś w zupełności, udałoby mi się bez problemu uzyskać 8 rund. Ciekawi mnie, jakie Wy uzyskacie wyniki w tym treningu. Napiszcie może w komentarzu pod filmem, czy udało Wam się zrobić ten trening. Jeśli potrzebujecie, pamiętajcie, że możecie zawsze zeskalować ten trening, zmniejszyć ciężar, obniżyć nieco skrzynię po to, żeby ten trening był przyjemny, żeby to nie było coś strasznie trudnego, a wykonalnego dla Was. Pamiętajcie, dostosujcie trening openowy do własnych aktualnych możliwości. Tyle ode mnie w tym komentarzu. Zapraszam Was na podsumowanie.
Great success! Standardowo, jeśli podobał Wam się ten komentarz, pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć łapkę w górę, przebić się przez ekran, napisać jakiś fajny komentarz, pozytywny. Niech to będzie taka nagroda za moją pracę, za mój wkład włożony w ten kanał, który pomalutku się rozwija. Dzięki, że jesteście i dzięki za te wszystkie lajki. I pamiętajcie o tym, że jeśli nikt Wam jeszcze nie powiedział, że jesteście super, to ja jestem pierwszy. Jesteście super i pamiętajcie o tym. Duża łapka w górę dla Was. Pozdrawiam. Z faku od zera do crossfitera. Piona. Widzimy się w kolejnym.